Stare królewskie miasto Biecz, niegdyś siedziba kasztelanii, zwane jest dziś perłą Podkarpacia. I słusznie. Malowniczo położone miasto za jedną z najcelniejszych ozdób swoich uważać powinno farę pod wezwaniem Bożego Ciała. Stanowiła ona widomy dowód zamożności miasta bogacącego się na handlu z Węgrami. Prezbiterium świątyni wzniesiono w 1480 roku. Korpus nawowy wraz z wieńcem kaplic powstał w latach 1515-1521, czyli wtedy, gdy na Wawelu budowano renesansową kaplicę zygmuntowską. Biecka fara ma wszakże wygląd jeszcze na wskroś gotycki. Świadczą o tym dowodnie zastosowane tu sklepienia. W prezbiterium rozpięto sklepienie gwiaździste, nazywane tak, bo rysunek jego żeber przypomina gwiazdę. W nawach bocznych korpusu zastosowano najprostsze sklepienia gotyckie, krzyżowo-żebrowe. A w nawie głównej sieciowe. Korpus nawowy uformowano jako halowy, to znaczy taki, w którym sklepienia naw położono na równej wysokości, przy czym nawa główna oświetlana jest poprzez okna naw bocznych. Wewnątrz przetrwał bardzo bogaty zespół snycerki, czyli rzeźby w drewnie, reprezentujący style i prądy w sztuce zdobniczej od gotyku po rokoko. Stare stalle, czyli ławy dla duchowieństwa, dawniej stojące w chórze kapłańskim przed ołtarzem głównym, stoją dziś pod chórem muzycznym. Ten segment wykonano w stylu późnego gotyku. Sąsiednie stalle powstały kilkadziesiąt lat później i reprezentują harmonię i umiem form renesansu. Te meble usunięto z prezbiterium, by w XVII wieku na ich miejscu postawić nowe, trwające tam do dziś. Znacznie okazalsze i bogaciej zdobione od poprzedniczek reprezentują zdobnictwo typowe dla połowy polskiego XVII wieku. To swoista rodzima synteza przemijającego, ale nader trwałego manieryzmu oraz motywów sztuki kontrreformacji, baroku. Niebywały natłok zdobień to jeszcze manierystyczny horror waku i strachu przed pustką nieozdobionych powierzchni. Ale detale zdobnicze nawiązujące kształtem do ludzkich uszu kwalifikują się do ornamentyki zwanej małżowinowo-chrząstkową, właściwą barokowi. Olbrzymich rozmiarów ołtarz główny utrzymano w stylu manieryzmu, czyli tej epoki, która nastała po renesansie, a czasem nazywanej zmanierowanym, przeładowanym ozdobami renesansem. Rzeczywiście, trudno odnaleźć tu nieozdobione powierzchnie. Nawet trzony kolumn pokryto ornamentem w charakterystyczny dla manieryzmu sposób. Do 1/3 wysokości trzonu ozdabiając innym ornamentem niż pozostałą jego część.
monumentalna konstrukcja i jej roślinna, a geometryczna dekoracja są tylko oprawą dla licznych rzeźb i grup rzeźbiarskich, wśród których wyróżniają się dwie największe kompozycje ukazujące koronację Maryi przez Trójcę Świętą oraz Zaśnięcie Maryi. Centralne miejsce zajmuje skradziony przed kilkoma laty, a potem odzyskany sławny obraz Opłakiwanie Chrystusa, dzieło włoskiego mistrza z XVI wieku. W jednej z bocznych kaplic umieszczono dziś najcenniejszy bodaj obiekt w bieckiej farze, słynny pulpit muzyczny. Służył on kiedyś muzykantom do rozkładania nut. Jego niebywałą wartość określają płaskorzeźby na bocznych ściankach ukazujące grajków muzykujących na zapomnianych już dziś instrumentach. To jedyny taki mebel w Polsce i jeden z nader nielicznych w Europie. Powstał w 1633 roku. Oprócz ołtarza głównego w bieckiej farze trwa jeszcze kilkanaście mniejszych ołtarzy bocznych, dających dowód rozwoju i zmian w estetyce w ciągu trzech stuleci od XVI po koniec XVIII wieku. Ołtarze późno-barokowe sąsiadują tu z manierystycznymi. Rokokowe z XVII-wiecznymi dziełami baroku. Po obu stronach łuku tęczowego pomieszczono dwa pomniki nagrobne z lat 60. i 70. XVI stulecia. Oba renesansowe w typie sansowinowskim. To od nazwiska rzeźbiarza włoskiego Andrei Sansovino, który postaci zmarłych upozowywał jako uśpione. Ten poświęcono Sułowskiemu, sędziemu grodzkiemu, a wykuto go z piaskowca pińczowskiego. Lepszej klasy jest drugi, dedykowany kasztelanowi bieckiemu Mikołajowi Ligenzie, rzeźbiony z lwowskiego alabastru. W prezbiterium, na lewo od ołtarza głównego, niewielki rozmiarami, ale pełen ekspresji ołtarz w kształcie krzewu winnej latorośli, nawiązujący do drzewa Jessego, symbolizującego drzewo genealogiczne Chrystusa. Obok lana z brązu chrzcielnica z lat 90. XV wieku. Zwraca jeszcze uwagę bardzo rozbudowana grupa pasji, umieszczona w tradycyjnym miejscu na belce tęczowej, fundowana jak wiele elementów wyposażenia przez mieszczaństwo miejscowe. Wiele cennych ruchomości ukradli z kościoła Niemcy uchodzący przed Armią Czerwoną w 1944 roku. Możemy tylko wyobrażać sobie, jak bogatym było wyposażenie świątyni przed 60 laty, skoro dziś przytłacza przepychem.
kościół parafialny, farny, pod wezwaniem Bożego Ciała w Bieczu.